Chciałam sobie robić swoją muzę i powiedzieć światu, że, że lubię dziewczyny. Z czego ty się dokładnie wyspowiadałaś w tej piosence? Większość ludzi ma, jakby ma za sobą jakieś tam um, zachowania autodestrukcyjne. I ksiądz do mnie mówi, słuchaj, no, nie możesz przychodzić i co chwilę mówić o tym, że coś robisz z facetami, albo w lewo, albo w prawo. Tak, w głębi wiesz, chcesz się czymś podzielić, ale nie chcesz, jakby boisz się, żeby być poważny, przy tym, żeby tak serio w to wejść. Czy nawracałaś kiedyś jakieś heterolaski? Ja mam wrażenie, że Disney Channel i Nickelodeon to były dosłownie miejsca, które powinniśmy stamtąd wynieść więcej, niż wynieśliśmy ty się, Ty się otwierasz przed ludźmi? Łatwo? Mi się wydaje, nie. Mm, Zresztą to, tak. to też w piosence. Tych. Ale to jest, to jest, widzicie, to jest zawsze, to jest, tak samo ostatnio miałem, ja zacząłem mieć bezę w momencie, jak coś było, to jest dobry znak. No, mm. Jedz tą bezę, jest tą no, ja, bezę, nie, bezę bez wstydu, jest git. Podcast Beza Wstydu, ze względu na zawartą w nim treść, przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. To będzie fakt w stronę. No tak, no bo w sumie do widzów co tak świetnie. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w podcaście Bez Wstydu. Dzisiaj moją gościnią premierowo jest Izabela Zabielska. Nie w którą kamerę mam się patrzeć. We wszystkie możesz. Um, influencerka, wokalistka, artystka, powiedziałbym tak dalej. najbardziej chyba kojarzona w ostatnich miesiącach jako TikTokerka, która zgłosiła się na Eurowizję. Jakie jeszcze etykietki? O, oh, ja to, co dla mnie jest ważne, to lesbika. To w kontekście dzisiejszej Nie jestem lesbijką. O, Ja się nie określam. I'm so sorry. Oh, God. <laughs> Ale to jest nowy news, więc możesz nie wiedzieć. to, a, to, oh, to okej. Okay. No. A to, to możesz to poprawić, Wiesz, proszę? Wiesz po prostu nawet na TikToka to wstawiałam jakiś czas temu, że miałam taki okres, że miałam duże podejrzenia, czy jestem bi, no nie? Ale oczywiście... No serio. No, okay. w Słyszę, sensie, no bo to, że dużo osób, jakby mi tak, jak wiesz, moi znajomi usłyszeli takie ode mnie coś, coś taką informację, to mieli takie haha i za, no prima prylizm. wiesz o co chodzi, no bo, okay. bo, <t hungry> bo <tum> dlatego mówię serio, <tum> ale nie wiem i szczerze mówiąc trochę mnie to w tym momencie nie obchodzi, okay. bo mam coś takiego, że m, czy jestem w społeczności LGBT, no jestem, zawsze będę i byłam. Ale nie, jakby nie muszę być jakąś konkretną literką no nie, w tym wszystkim. Ja po prostu, szczerze mówiąc, chcę być po prostu sobą, dlatego się uznam, że nie będę się określać, bo sama nie wiem do końca. A mam dziewczynę, mhm. więc wiadomo, że większość osób jakby z góry, z góry założy, że, że jestem lesbijką. Zwłaszcza, że przez większość mojego życia jakby właśnie tak się identyfikowałam, ale mhm. tak na ten moment, serio, jak ktoś mi mówi, lesbo, coś takiego. Nie, ja się nie określam. No bo tak uznam, że będzie mi chyba przyjemniej, bo miałam epizod, że Aha. miałam uczucia do chłopaka. No można by też mówić, że możesz mieć na przykład orientację romantyczną skierowaną na więcej osób, wiesz. Ale wiesz, dlatego przez kochanie. to, że można na tyle sposobów to określać, to ja uznam, że nie, nie będę chcesz? tego określać. Fajnie, podoba mi się to. W sensie, bo jakby ja na przykład wierzę w to, że seksualność jest mega płynna. Przez całe życie dużo rzeczy się może wydarzyć. I że kluczem jest akceptacja, że w ogóle, jeżeli się dobrze czujesz ze sobą, to potem każdy jakiegoś dnia może stwierdzić, okej, okay, a może jeszcze coś. Wiesz, co ja byłam z jedną z tych że Ja często słyszałam, że orientacja właśnie jest płynna. Ja byłam jedną z tych osób, że tak wiedziałam, że coś takiego jest, ale na, na sobie tego nigdy nie doświadczyłam. Mhm. Do momentu aż doświadczyłam, Aha. więc te, teraz też jestem w sumie tego, tego przekonania, mam wrażenie. Zwłaszcza, że w tym takim okresie, kiedy właśnie miałam takie pytania, to rozmawiałam z wieloma moimi znajomymi, którzy no, są gejami, ale no, w sensie. Że mówię o sobie jako gej, ale w sumie to też nie do końca, bo sami mówili, że są pewne kobiety, na które z chęcią by polecieli. Więc ja mówię, kurczę, okej, okay, czyli ja nie jestem jakaś dziwna, czyli jakby ludzie tak mają, więc no. to mi dało dużo takiego wiesz komfortu. Tak zareagowałem, no. bo totalnie to czuję. W sensie ja sam do tej pory mam takie sytuacje, że niektóre dziewczyny, jak spotykam, to takie taki, taki onieśmielony, są, no, <śledzimy> no a co ja z tą? No, a więc, więc jesteś na rzeczy. Ja tak mam wrażenie. Mm, ten temat bardzo się gdzieś tam wpisuje w to, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy, bo mam, mam takie poczucie. Bo... A, żeby było jasne, jakby ktoś był zainteresowany, o <noise> czym będziemy gadać, teoretycznie takim głównym motywem przewodnim ma być poczucie winy, ale też o propos Twojej piosenki, którą niedawno wydałaś Pekatum. Wiem, że nie byłam święta. Znów odwiedziłam tu. Zabrakło mi tu piękna pomocy, ojcze mój Spaliłam parę mostów, zburzyłam parę ścian Odcięłam wiele dróg, rozcięłam wiele ran Za głosem poszłam innych, mój głos miał inny plan Złamałam kilka serc panów i pani Ubijam się wolnością, gaszę pragnienie Zabijam myśli prymitywnym upojeniem Za to dźwięk, to mój grzech, no chodź i rzuć tym kamieniem. Na pewno będziemy się ocierali trochę o temat <laughs> i, i grzechu, i może religii, i moralności, i też właśnie dorastania jako osoby hetero, bo okay. dla mnie to jest gdzieś ważne w kontekście tego, co tworzę, i gości, których zapraszam, bo myślę sobie, że jednak właśnie chociażby ten temat religii, nawet jeżeli nie jesteśmy jakoś super wierzący, no to wpływa na to, na przykład jak się odkrywamy, chociażby w kwestii e, naszej ja seksualności. Myślę, że to jest kwestia bardziej indywidualna każdego człowieka. Mnie po prostu zawsze religia bardzo jarała temat religii ogólnie samej w sobie i mnie bardzo inspirowała, więc tutaj ja trochę tego aż tak też nie łączę z po prostu społecznością LGBT, tylko mhm, tak personalnie ze mną, bo moja mama też zawsze była wkręcona bardzo w islam. W sensie, że po prostu ją bardzo interesuje islam, więc ona czyta te wszystkie... Książki o tym. Ona przeczytała mm. cały Koran, no nie? Mm. I zawsze właśnie jak dorastałam, to tak mi mówiła jakieś takie ciekawostki związane z, y, tam z ich wiarą, z ich kulturą, więc ja też, y, no tak wiesz, trochę naturalnie to wyszło, że się też zaczęłam wkręcać i, i moja mama mi też bardzo dużo opowiadała właśnie o buddyzmie na przykład. Mm. Y, no i tak to teraz mam coś takiego, że, że no po prostu wierzenia różne są dla mnie fascynujące. No, i sam koncept wiary, wiesz, jest czymś, czymś w ogóle, że jako osoba, która nie wyznaje jakiejś konkretnej wiary, no to fascynuje mnie to, że wiesz, że ludzie wierzą, wierzą mimo braku, jakby tak naprawdę potwierdzenia, no, wiesz, więc, no więc to jest, myślę, fascynujące tak ogólnie. jeszcze przed rozmową właśnie powiedziałaś o tym w kontekście twojej twórczości, że naturalnie ludzie różnie interpretują twoje piosenki, nie? Tak. I zastanawiam się, bo piosenka Pekatu, której mam nadzieję gdzieś tam fragment się pojawi, jest właściwie, może Ty powiedz, czym ona jest dla Ciebie w samym takim przekazie? Bo dążę do tego, że zastanawiam się, co ona wywołała, co ludzie w niej zobaczyli. Wiesz co, no ludzie to sobie, wiesz, tam mogą interpretować jak to na pewno jacyś ludzie twierdzili, że to jest jakaś satanistyczna pieśń okay. na 100%, tylko przez to, że jest mroczny teledysk i mówię pomocy Ojczemu i tak dalej. Ale no dla mnie ta piosenka była trochę taką spowiedzią z moich grzechów, no czyli, czyli po prostu z mojego życia, trochę bym powiedziała. Co nie zmienia faktu, że w piosence zresztą wspominam o tym, że gdybym mogła cofnąć czas, to postąpiłabym tak samo. Bo mam wrażenie, że jestem osobą, która, w, przenośnie mówiąc, zgrzeszyła mocno w, ogólnie w życiu, ale nie cofnęłabym niczego, bo mam wrażenie, że te wszystkie jakieś tam wiesz, doświadczenia, traumy z przeszłości sprawiły, że teraz jestem taka, jaka jestem, a nie chciałabym być kimś innym. I, i nie wiem, ta piosenka mam wrażenie, że to było trochę taki, taka, taki marsz nago przed publicznością. Mam wrażenie, że się tak mocno obnażyłam w tej piosence. Trochę, wiesz, te słowa, te zdania splatając w, taki, w takie niedosłowne, niedosłowne hmm. zdania, no nie? Ale, ale mam wrażenie, że to był trochę taki marsz nago. Jakbym po prostu tu się rozebrała i powiedziała ej, zrobiłam to, to, to. Mm. I też jest trochę, mam wrażenie, dla mnie przynajmniej, nie wiem czy inni to tak odbierają, trochę tak o, takim wołaniem o pomoc, bo w piosence też wspominam wiele razy, że mi tutaj na tej ziemi nie jest um, za dobrze. Um, i, I akurat tutaj podpięłam to wołanie o pomoc pod wiarę, przez to, że cała ta piosenka jest w takim klimacie, ale dla mnie osobiście, jak tam wiesz, mówię, że, że pomocy ojcze mój, to, to oczywiście jest kojarzone z wiarą chrześcijańską, ale dla mnie samo to zdanie ojcze mój może być tak naprawdę wiesz, wołaniem po prostu o pomoc, nie do konkretnej tam postaci z, z Biblii, no nie? No Właśnie, ja w ogóle nawet nie myślałem o, o Bogu, tylko e, ci zresztą wysłałem w pytaniach, które gdzieś tam rozkminiałem na naszej rozmowy Nie czytałam Prze ich. A, no to łatwiej, to lepiej, bo się zastanawiałem... O kurwa, to, to, to lecisz w ciemno, super. Wiesz co, bo ja nie lubię przed wywiadami albo czytać, bo ja wtedy mam takie, że nie chcę się wyuczyć czegoś, wolę okay. po prostu sobie na żywo. No dobra, no to ja to powiem ci teraz to po raz pierwszy w takim razie. Ja się zastanawiałem, czy to pomoc ojcze mój nie chodzi o twojego tatę. Nie. Nie, w ogóle. Ale wiesz, to też jest ciekawe, że tak to zinterpretowałeś, bo tak naprawdę... Ja akurat jak pisałam tę piosenkę, no to nie, nie pomyślałam o nim, ale na przykład ktoś, jakiś z odbiorców, który by słuchał, mógłby zinterpretować to jako, jako do jego taty, na przykład to jest pomysł, bo na przykład jest blisko ze swoim tatą, więc w ogóle ciekawe, że to. Ale powiem ci e, dlaczego? To bo to też jest, ty zrobiłaś takiego TikToka, gdzie powiedziałaś o tym, że twoja mama jest taką osobą, która jara się wszystkim, co stworzysz, też. a to to jest bardziej krytycznie nastawiony też. i że przy tym utworze, poprosił cię, żebyś mu przesłała też. ten e, kawałek, nie? I dlatego ja chyba mm. potem tak sobie słuchałem <laughs> i sobie pomyślałem, Moje jest takie spaczenie chyba z psychoanalizy. A to może chodzi o to, że to jest zwrócenie się do, do swojego taty. I, I wiesz, powiem ci, że dla mnie ten moment, w którym ty też ty to opublikowałeś, czyli to było Wielkanoc. Tak, jakoś przed Wielkanocą. To też jakby wiesz, robiło jakąś tam robotę. Bo ja tak może samemu właśnie szukam jakiejś takiej ideologii i sobie dopisuję. Bo dla mnie obserwowanie ciebie w internecie wiąże się z tym, że widzę w Tobie pewną reprezentację bez względu na to, czy byś pod jakąś konkretną literkę miała się podpinać, to dla mnie to gdzieś e, bardzo było ważne przez te ostatnie wiem, lata, jak ciebie obserwowałem, kiedy mówiłaś właśnie o różnych takich hmm, chociażby zmaganiach związanych z tym, żeby uzyskać akceptację, akceptację rodziny, w ogóle akceptacja versus autentyczność. Ja czuję, że to są też takie rzeczy, e, w których wiele osób się może przejrzeć, a szczególnie właśnie o młodych osób LGBT, no bo jak dorastamy, to w pewnym momencie to jest trudne, żeby y, przed sobą się wałtować później przed rodziną tak. i przyjąć też konsekwencje, jakie się z tym wiążą, że niekoniecznie musi być to wiesz, coś pozytywnego. Ale pozytywne, potem no. tak naprawdę często nie jest jakby lepiej, jak już zrobisz ten coming out, bo potem już wychodzi społeczeństwo, które mówi aha, no to już, skoro jesteś gejem, to masz być taki, taki taki i potem już nie wiesz do końca kim ty jesteś. No i lecą kamienie. Tak, no i lecą kamienie. No trochę tak jest, wiesz, bo ja na przykład też Właśnie mam coś takiego, że to nie jest tak, że wiesz, że teraz chcę wjechać na jakichś moich odbiorców totalnie, nie, ale miałam przez jakiś czas coś takiego, że wyautowałam się w internecie po prostu, bo nie chciałam po prostu dłużej trzymać tego w tajemnicy. Mm. To było coś, co zrobiłam stricte dla siebie, no i dla moich widzów, żeby po prostu wiedzieli o mnie więcej niż mniej. No a potem zaczęłam czuć taką presję, że jakby teraz była jakoś taką, wiesz. Na czele aktywistką w internecie, która ma nie wiadomo co zmienić, a ja tak naprawdę po prostu byłam Tiktokerką, która totalnie w życiu bym się nie nazywa żadną aktywistką. Po prostu byłam sobie Tiktokerką, która sobie nagrywa TikToki akurat się złożyło tak, że, że wiesz, że lubię dziewczyny. Mhm. I, mhm. Też, I też to jest coś takiego, że potem mam wrażenie, po takim kamigałcie czasami jest jeszcze ten taki okres przejściowy, że myślisz, że już będzie okej, okay, że już będzie tak dobrze po prostu, ale nie, bo przychodzi społeczeństwo i narzuca na ciebie jakieś. Oczekiwania? Te oczekiwania. Wyobraź sobie, że jesteś, nie wiem, na przykład facetem. To chyba kiedyś w ogóle w jakimś serialu widziałam, mm. że jesteś facetem i jesteś taki, wiesz, byczkiem, mm -hmm. który, wiesz, gra w kosza, no nie? I na przykład autuje się, że jest gejem. No to wyobraź sobie potem, jeśli ma spoko chłopaków w swoim team, w swoim... W w sensie, drużynie. Z, z drużynie. to no to fajnie, jeśli ma spoko ich, ale jeśli nie ma ich spoko, no to przecież też przechodzi ta presja. Ale poczekaj, ale ty jesteś gejem? Przecież to są zazwyczaj zniewieściali, no nie? Czyli aha, jakby... Aha. To, ale to co, ale ty dalej będziesz grać w kosza? A to, o, to może będziesz... Słuchaj, to zrobimy ci jakąś paradę. Będziesz pierwszym y, koszykarzem umięśnionym, który reprezentuje całe, całą społeczność. Aha. I potem wyobraź sobie poradzisz sobie z taką presją. Ja tak trochę czuję, że jak na przykład byłam nominowana do Korony Równości. Aha. Nie wiem, czy słyszałeś o tym? to Tak, tak, byłem nawet. No. Y, byłam tam ja w mojej kategorii właśnie, że osoby z internetu. Byłam tam ja i kilka innych osób, które no jakby się przyczyniają mhm. do zmian, ponieważ są, no bym powiedziała, aktywistami, a ja nie jestem i nie powiedziałabym, że jakkolwiek coś zmieniam. No dobra, gdybym ci powiedział, że samo to, że jesteś w dużej mierze robi robotę... Tak, to jest piękne, wiesz, to, to słyszałam też i samo mhm. to, że jestem i że to już, że jesteś fajna, I że jesteś, jesteś, taka. Wiesz, no, normalna w znaczeniu nie, że twoja właśnie główna działalność to jest bycie aktywistką... Tylko chociaż to, co ty teraz mówisz, że tak bardzo chcę, żeby to też nie było w jakiś sposób, tak to rozumiem, wywoływane no. przed tablicę, tylko po prostu podzieliłam się z wami tak. informacją, to to ludziom robi, myślę, mega dużo. I jak ja nie wygrałam, to miałam takie, okej, okay, bo ja wygrywając czułabym się dziwnie i czułabym się, że nie jestem na dobrym miejscu, bo ja też wiesz, no mówię ci, ja po prostu sobie jestem. I z jednej strony to jest zajebiste, że po prostu będąc, mhm. mogę jakby, że tak powiem, pomagać społeczności. Ale z drugiej strony, ja sobie po prostu jestem i właśnie miałam przez długi okres ta czasu takie poczucie presji, że ja powinnam robić coś więcej, że ludzie oczekują ode mnie, że teraz ja będę, wiesz, jakąś tam y, na czele, po prostu liderką, mm -hmm. wiesz, polskich lesbijek mm -hmm. czy coś, a ja po prostu tak naprawdę chciałam sobie robić swoją muzę i powiedzieć światu, że, że lubię dziewczyny. Słuchając tego podcastu nie wstydź się podzielić swoimi przemyśleniami w komentarzach. Twój głos może przyczynić się do rozwoju tego kanału. Bo w ogóle chciałem ci powiedzieć, bo znowu ja tak wyrywałem z tą wcześniejszą e, religią, bo ci chciałem powiedzieć, że w momencie, kiedy ja zacząłem słuchać premierowo twojej piosenki, w momencie, jak zacząłem słuchać twojej piosenki premierowo, to jej słuchałem przez cały dzień i dla mnie ona właśnie znalazła w mnie taki swój przekaz e, związany z tym, że... Dla mnie bardzo ostrym momentem było, kiedy ja będąc na przykład katolikiem, mm. wierzącym, praktykującym, y, miałem kiedyś taką spowiedź i ksiądz do mnie mówi: Słuchaj, no nie możesz przechodzić i co chwilę mówić o tym, że coś robisz z facetami, albo w lewo, albo w prawo. Okej, okay, ale no to wtedy mówimy bardziej o księdzu. W co? To mówimy bardziej o księdzu. M mówimy o księdzu, ale chodzi mi bardziej o samo wydarzenie, które było y, dla mnie chyba takim przełomem związanym z tym, że wtedy po pomyślałem sobie: Dobra, chcę iść w stronę. Yy, tej autentycznej, takiej yy, życia zgodzie ze sobą. I w momencie, kiedy słuchałem tej piosenki, to miałem wrażenie, że taka piosenka właśnie była totalnym soundtrackiem no, takiego momentu, nie. rozumiesz? Tak takiego przy... I ja dlatego ja, prostu, mam trochę bekę z siebie w tym momencie, bo ja widzę, że, że ty mówisz, że słuchaj, no as simple as, jest tak, tak i tak. Ja, ja tutaj mam, wiesz, jeszcze jakieś inne wizje na to, ale naprawdę jestem w stanie wyobrazić sobie, że wiele osób słuchając Ciebie i słuchając też tego utworu, ma takie. Jestem z domu e, katolików, e, załóżmy, czy z rodziny bardzo wierzącej. Miałem ogromne poczucie winy związane z tym, kim jestem. Pewne oczekiwania związane na przykład e, z tym, co narzucają na mnie rodzice, rodzina. E, I wiesz, na przykład bicie się z własnymi myślami, że zaczynasz randkować ale czy to jest coś dobrego, czy to jest coś złego, rozumiesz. Takie. No. Tam dużo powstaje chaosu. Też dzieje się to, ja. E, refren. E, Upijam się wolnością, gaszę pragnienie, zabijam myśli. Zabijam myśli, myśli prymitywnym, prymitywnym upojeniem. To to jest dla mnie mój pierwszy rok terapii. Kiedy ja na terapii zacząłem przepracowywać właśnie temat swojej seksualności, między innymi wiary i wartości, i miałem takie odbicie, i po czasie już wiem, co to było, że bardzo dużo miałem przelotnych związków, zachowań ryzykownych trochę używek, takie trochę nieużywek, no. autodestrukcja. No. I wiesz, po czasie wiem, też po moich znajomych i no. po ludziach i ten, że to nie jest tylko moja historia. Dużo mm. ludzi tak ma. Jest potrzebne w pewnym momencie jak już się wyrwie z tego, w stronę właśnie tego, żeby znaleźć siebie, że to czasem musi być takie odbijanie się od lewej do prawej. Mam wrażenie, że w ogóle większość ludzi ma jakby ma za sobą jakieś tam zachowania autodestrukcyjne. No, zwłaszcza w tych czasach jesteśmy młodzi, głupi trochę i no, robimy takie rzeczy, ja też. Ja jestem totalną masochistką, to, totalną. I, że tak powiem, nie wstydzę się tego. Mm. Ale właśnie to, co, jak ty mi w ogóle powiedziałeś, jak do, jakby, jak ciebie uderzyła ta piosenka, to jest w ogóle piękne i mnie dwa razy przeszły ciary, bo mm. wiesz, no, ja pisząc tę piosenkę patrzę tylko na swoją stronę i potem fajnie jest właśnie słyszeć od ludzi jakby ich po prostu doznania związane, związane z twoim utworem i to jest w ogóle cudowne, że, że w ogóle ona tak ciekawie opisuje twoją historię, która totalnie jest, wiesz, odmienna od mm. mojej, ale i tak się gdzieś tam łączy właśnie chociażby tą autodestrukcją, więc to jest w ogóle cudowne i uważam, że kurczę, uwielbiam słuchać takich rzeczy, ale właśnie na przykład co do takiego kościoła, to też chciałam tylko zaznaczyć właśnie, jak powiedziałeś o tym księdzu, że ja to totalnie rozumiem w sensie, gdybym ja miała taką sytuację, ja bym pewnie po prostu była totalnie już negatywnie nastawiona potem i już nigdy nie wróciła do kościoła, bo mam wrażenie, że w ogóle to jest zachowanie, które nie powinno w żaden sposób mieć miejsca w, te, w kościele i w ogóle w takim miejscu, które ma być, wiesz, miejscem miłości w ogóle. Sytuację z tym księdzem nawet jej ja nie interpretowałem, że on coś powiedział złego wobec mnie, tylko to było całkiem, to było całkiem adekwatne do tego, co on, jakby w co wierzy. No bo jeżeli on wierzy, że jednak... Ale co ja też wierzyłem, no bo zobacz, jednak ja, ja wtedy miałem ten myślenie, że przychodzę do spowiedzi i mówię o tym, że miałem kontakty z mężczyznami. A, że to jest coś złego, jakby... Ja też pod tym podpisałem, nie? Więc on tylko powiedział, stary, w lewo czy w prawo? I ja z perspektywy czasu nawet nie myślę o tym jako o czymś złym. Tylko tysty, on, on był taki, no... ej, wakey, wakey, Miki, co ty w ogóle robisz? Jakaś autodestrukcja, ogarni się chłopie. Więc ja z perspektywy czasu no tak. nie traktuję tego jako coś bardzo złego, tylko taki moment... Od takiego Takie odcięcia. To też nie chodzi o to, że ja na przykład totalnie wiesz, uważam teraz, że Kościół katolicki jest. Nie, nie, ale, ale po prostu jest, jest, był to rzeczywiście taki moment bardzo zwrotny, zawrotny, arną w, w, w tym takim odbijaniu się. Jakby rozumiem to totalnie, bo jak ja jeszcze właśnie byłam wierząca i em, zaczęłam jakby odkrywać to, że lubię dziewczyny, to poszłam em, do, do kościoła pijana, w sensie w nocy, bo spotkałam zakonnicę i powiedziałam, jej, przepraszam, proszę pani, ja jestem bezbiką. Pamiętam. E, tak, no to było straszne, nie, jakby chciałam powiedzieć właśnie, że nie przyznaję się do tego, ale właśnie mówię to na podcaście, jednak się przyznaję. To było straszne, miałam wtedy lat, no Jezus, nie wiem, z 15, no ogólnie byłam młodsza dużo, więc też miałam ten taki etap, że myślałam, że to jakby o tym jako coś złego, ale mam wrażenie, że to jest przez to, tylko i wyłącznie, że społeczeństwo nam tak bardzo narzuciło to, że. Trochę tak nas podzielili na obozy, mam wrażenie, wiesz, tak jak jest w Stanach, no. że y, LGBT nienawidzą i palą kościoły, y, ci w kościele nienawidzą LGBT i weźcie się tam żryjcie, a to nie, według mnie świat nie powinien no właśnie tak funkcjonować. Wiadomo, że wszędzie, tu, wszędzie będą jacyś ludzie, którzy zrobią innym na przekór, aczkolwiek z tym księdzem to i tak było dziwne. I ogólnie uważam, że wielu księży jest dziwnych, więc, że nie będę tutaj ich bronić. Nie, spoko. Właśnie dlatego myślałem o tym, że, że chciałem jakoś tak głównie wejść w temat poczucia winy, bo miałem taką myśl, dobra. Zabielska mówi, że wydaje piosenkę, która jest jej formą spowiedzi. Spowiedź zawiera w sobie jednak pewien wyraz poczucia winy i w ogóle jest związany z poczuciem winy, i poczucie winy, jakie mam skojarzenia. Poczucie winy jest emocją, która też jest spoko, no bo jakby jako dzieci się tam dorastamy, uczymy się, co jest dobre, co jest złe. Rodzice nas starają się ukierunkować, i to też czemuś służy, żeby się zachować spoko społecznie. I nawet psychologia jest określenia, jak. Adekwatne poczucie winy i nieadekwatne. Okay. E, I to, to drugie jest związane z tym, że są osoby, które na przykład mówią ci, że powinna się robić tak i tak, bo to są ich wartości, takie mocno, wiesz, subiektywne, ty masz zupełnie inne, no i masz to poczucie winy, bo po prostu nie o, jesteś w zgodzie. Ja nienawidzę, jak ktoś mi narzuca jakieś swoje morale na mnie. Ja, o Jezus, nie, to, to nie, nie znaczy czegoś takiego. No właśnie, Aha. więc to jest, więc myślę, że to Trzy, jest... Cringe sorry. Ten, 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 to drugie poczucie winy jest tym, które bardziej właśnie i mi towarzyszyło i jest takim toksycznym, toksyczną emocją, która gdzieś tam e, może występować. No ale tak czy siak poczucie winy doprowadza do tego, że chcemy coś może w sobie zmienić, do czegoś chcemy się nie wiem, przyznać, może zadośćuczynić, chcemy się wyspowiadać, oczyścić. Trochę tak, No, no więc... W końcu, pewnie po jakiś długich minutach, zadam ci to pytanie, z czego ty się dokładnie wyspowiadałaś w tej piosence? Jeśli chodzi o taki główny mój em, zarzut do samej siebie, no to jest on zawarty w refrenie zresztą, tak jak w, w przed jeszcze właśnie rozmową wspomina, wspomnę, le, wspomniałeś, że o tym upijaniu się wolnością. No bo to mm. jest oczywiście, mam wrażenie, że tutaj dużo osób to wyczaiło, że to jest jakaś taka metafora do mimo wszystko odurzania siebie. E, no i po prostu. Mm, że tak powiem, ja jestem osobą, która totalnie, no jak mówiłam, też jestem totalną masochistką niestety. I ja często właśnie w moim życiu miałam takie, że, że wiesz, że karałam siebie z jakiejś rzeczy. E Nie mogłam znieść jakby myśli, presji. Nie mogłam znieść, mam wrażenie, samej siebie. Chciałam trochę wyjść ze swojego ciała i no totalnie po prostu się, wiesz, upijałam. E i to jest coś takiego, że no wtedy nie było, nie było ciekawie. Wtedy. Um, tylko ja mam wrażenie, że tak jak um, ty wspomniałeś o tej psychologii, że to było takie trochę nieadekwatne poczucie winy, bo tak naprawdę ja w moim życiu mam wrażenie, że za bardzo nikomu krzywdy nie zrobiłam. Ja głównie robiłam krzywdę sobie, jak mam być szczera. Aczkolwiek, właśnie to takie e, odurzanie siebie, odcinanie się od, od rzeczywistości, chociaż na tą chwilę, żeby, żeby wiesz, zapomnieć o tym, że, że cały czas cię coś tam boli w ogóle. No Ja to traktuję jako taki trochę mój grzech, bo nie dość, że krzywdziłam tym siebie, to jeszcze też ludzi naokoło, ale mimo wszystko, tak jak właśnie refren się kończę słowami, rzuć tym kamieniem, które akurat bardzo lubię tę linijkę, to w sumie cieszę się, że, że to tam dałam, ponieważ ja mam coś takiego do tego mojego grzechu, takie podejście, że nie czuję się jak ofiara, ale też się nie czuję jak zła postać. Tylko po prostu jak taki człowiek, który no jakoś musi od, od, odwalać w życiu, musi sobie jakoś radzić z tym całym głównym wokół nas i ja akurat sobie radzę tak, nie sobie radzą inaczej, dlatego ja uważam, że ja uważam, że wiele w moim życiu mogłam zrobić inaczej, ale nie czuję jakby, nie czuję, że inni są w miejscu, żeby mnie oceniać za to. A dlatego... masz konkretną osobę w, w myślach albo miałeś w głowie mówiąc, kierując te słowa rzuć kamieniem? Totalnie nie, to Poprostu. jakby czy się wiesz, co konkretne osoby. Oczywiście um, jakieś tam osoby się przewijały prze, przez myśli, ale to nie jest tak, że ten tekst jest stricte, wiesz, że pisałam to z myślą o jakiejś tam osobie czy grupce osób. Po prostu to było takie bardziej, wiesz, uogólnienie ludzi, bo ja mam wrażenie, że ja. Okej, okay, wyobraźmy sobie taką sytuację. Jestem w totalnej depresji. I idę się po prostu upić, Idę się odurzyć, chcę w ogóle wiesz się odciąć. To jest moja świadoma decyzja. I potem powiedzmy, za, załóżmy, nie wiem, zachowuję się jak debil, no nie? No i ty mnie oceniasz. No i jakby dla mnie na przykład, ja nie czuję, żebyś ty był w miejscu, żeby mnie oceniać. bo I nie, i nie chodzi o robienie z siebie ofiary na zasadzie, ty nie wiesz, przez co ja przechodzę. E, może miałam taki zły dzień, czemu się mnie nie spytasz, co? Nie. Po prostu przejdź obok, bo to jest moja świadoma decyzja. I ja jakby idę, jestem grzesznikiem. Upijam się tą wolnością, gaszę to pragnienie, a ty po prostu przejdź obok. Bo ja nie czuję, żebyś ty był jakby osobą, która powinna oceniać. Ale też nie czuję się, jako, że powinieneś być osobą, która mi współczuje. Uważam, że powinieneś po prostu być przechodnim, który mm. sobie przejdzie. No, to jest bardzo mądre, myślę. Myślisz? No, bo ja się na jestem, czuję jestem... jak debil. Ale teraz, czy w ogóle? Nie tak, że się tak teraz, że, że mówię. Nie, to jest bardzo mądre, bo, bo to jest. E... Bo oczywiście też jest z jednej strony utopijne, bo my zawsze oceniamy, no tak. ale z drugiej strony im bardziej pozwalamy sobie na ocenę, tym mniej możemy kogoś poznać. I zarówno i współczucie, współczucie też wiesz, no, ono, nie, ono jest tak, może się wydawać z dobroci serca, z różnych takich ten, ale właśnie jeżeli ja zaczynam tobie współczuć, yy, też nie mając do tego powiedzmy odpowiednich okoliczności, no. Tylko tak po prostu nagle się nad tą pochylam. To też jest w jakiś, może być bardzo krzywdzące, tak sobie no, myślę. wiesz, ja uważam, że gdybyś ty powiedzmy, zaczął być. mi współczuć, tak, o, świadczy o tobie dobrze, ale nie lubię być, um, o, ujmę to tak, gdybyś mi zaczął współczuć, tak po prostu z dobroci twojego serca i z tego, że taki jesteś, to super o tobie świadczy, aczkolwiek nie lubię wtedy być osobą, która jest osądzana o to, że ja szukałam tego współczucia. Że jakby ty mi możesz, wiesz. Dlatego ja, ja nie lubię Czyli wiesz, Nie chcesz być osądzana, że... Że ja, że ja s, nie szukam współczucia, nie robię z siebie ofiary po prostu... Wiesz co, ja mam wrażenie, że w ogóle w tej piosence, o dziwo, mimo że ona jest taka bardzo, wiesz, emocjonalna i w ogóle, że ja trochę tak, wiesz, stwierdzam fakty, takie tylko po prostu ładnie powiedziane. Że wiesz, że, że jestem totalnym grzesznikiem, który sobie chodzi. Który jakby nie szuka współczucia, po prostu sobie to robi, bo jestem totalną masą dziecko. No czekaj, czekaj, wiesz. Zastupujmy, bo to jest jakaś chyba myśl, którą coś wychwyciłem, ale bym no. to zaraz spierdzieli, bo my tak lecimy, no. że nie chcę być postrzegana, że. Poczekaj, bo to było takie zdanie, że współczucie. Jezu, tam do mnie coś dotknęło. Czy to nie jest tak, że ty po prostu jakoś w jakiś sposób przez doświadczenia masz tak, że jeżeli ktoś ci będzie współczuł i ktoś będzie chciał ci pomóc, to za tym się kryje jakiś kolejny page? Nie się... wygaliłam ci właśnie stół. Um, słucham... Nie, mój stół, plus. <laughs> y nie, wiesz co, nie. nie, ja nie jestem, bo ja nie jestem nastawiona do ludzi tak, że o, zawsze jest jakaś druga, drugie dno. No? Totalnie nie. Jak ktoś jest po prostu, wiesz, spokojny, ma takie... Wiesz co, wygadaj mi się i za to, mam takie o, fajne, jakby spoko, ale nie szukam tego na siebie. A ty się, ty się otwierasz przed ludźmi? Łatwo? Mi się wydaje nie. nie. Mm, ty, ty ty, ty to jest w <grym> piosence to Ale widzicie, to jest zawsze. To jest tak samo ostatnio miałem. Ja zacząłem mieć bezę w momencie, jak coś było... To jest dobry znak. No. Mm. Jest tą bezę, jest tą bezę, bez wstydu, jest git. Poczekaj, bo co ja chciałem... A, nie mogę walić, nie mogę walić, przepraszam. Wale. Eh, olgier tutaj ten. No, no dobra, no bo ja już się wkręciłam. No, no, no. właśnie, kurwa, Nie no, ja się leciało. otwieram, tylko nie. Nie, poczekaj. Inaczej. Y szybko się otwieram, potem zamykam w sobie, potem przecież tam wląduję w grobie, przecież to w jednej z piosenek jak było i ty, no, <grym> Ciśniesz w siebie. To nie jest tak, że ty bardziej ciśniesz w siebie, a. Y ja się otwieram i zamykam, no właśnie. to jest dziwne. Wiesz co, nie wiem. Ale to otwieranie się uważa, że jest naprawdę takim. Bo pytanie, czy wartość, którą ty dajesz no. ludziom, nie jest taką na zasadzie. Bardziej ekstrawertyczka jeja, a otwartość, o której mm -hmm. my mówimy, to jest taka, że jestem w stanie odsłonić miękkie podbrzusze. No to jestem w, w stanie odsłonić miękkie podbrzusze no. w muzyce. Jak gadam o muzyce, jak jestem z bardzo bliskimi ludźmi, tak ogólnie to nie. Nie bardzo. Ale też zależy, wiesz, bo ja, ja mam wrażenie, że jestem otwartą osobą, jeśli chodzi o takie bardzo przyziemne rzeczy. Prze Jezus, ostatnio siedzę w studiu mój producent zwrócił uwagę na coś, na co ja nigdy w życiu nie zwróciłam uwagi, że ja mówię jakieś totalnie normalne rzeczy, jakby to był, nie wiem, jakbym właśnie mówił, jak to wygrał Oscara, a potem mówię jakieś totalnie powalone rzeczy tak mega normalnie. To znaczy, słuchaj, ja, ja się tak zachowuję. Słuchaj, ale, poczekaj, ale nie. E, aha, dobra, okej, okay, po prostu zjadłam się śniadanie. Ja tak przedłużam i mówię normalne rzeczy, a potem na przykład ty ze mną gadasz i mówię, no tak, ja też kiedyś skoczyłam z 10. piętra. Do, I wiesz, ja mam wrażenie, że ja mam coś takiego, że z takimi rzeczami totalnie, że ja czasami walę takie rzeczy, że ludzie myślą, że jestem taka otwarta, bo ja walę jakieś takie totalnie powalone rzeczy bez, że tak powiem, żadnych emocji, że po prostu no tak, tak, ja też właśnie kiedyś byłam pilotem, z, wiesz, samolotu na wojnie, no. A ty, a ty? Wiesz? I że oni myślą, że jestem taka otwarta, ale, ale myślę, że nie jestem do końca. Jezus, ja, ja nie, nie wiem, czy ty rozumiesz, co ja mówię. Wiesz co? Rozumiem, tylko no. to, co no. mogę ci odpowiedzieć, jest no. mocno z poziomu kuźwa mojej terapii. No to dawaj. Jak byłem na terapii grupowej... To terapia grupowa no, u mnie wyglądała tak, że po prostu, no jak ktoś chciał, to mówił, ludzie się do tego mm. odnosili, a w pewnym momencie mówię, słuchajcie, ja chcę odejść z terapii, bo ja się w ogóle. Nie... I potem oni zaczęli mnie ciągnąć z język, ja mówię, że się w ogóle czuję niesłuchany. Ja o czymś wam mówię, a wy no. w ogóle na to nie odpowiadacie. Oni powiedzieli, Mikołaj, bo jak to opowiadasz o jakichś rzeczach, to robisz to w taki sposób, że wydaje się, jakbyś to już miał rozwiązanie, albo mówisz to jak jakiś <laughs> najlepszy stand-up. A ja takie kurwa, okej, okay, rzeczywiście. Mm -hmm. I wiesz, co mi wyszło mm -hmm. potem? Okazało się, że ja mam lęk. Przed byciem nieusłyszanym, że ja też no. nie zasługuję na przykład na, na to, żeby ktoś mnie zobaczył, no. żeby się czuć, wiesz, wysłuchanym, nie, że sobie pierdolę, 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 tylko, że naprawdę ja o czymś mówię, ktoś jest w stanie to udźwignąć, e, pomóc mi wejść w to i że to e, nie, nie i że, to może, że mogę się czuć w tym bezpiecznie i że to nie jest tak, że ja komuś jakąś przestrzeń, że ja by na to zasługuję, rozumiesz? Ale wiesz, co jest to jest ciężko, że właśnie, że ludzie, że ludzie totalnie w ogóle to przemieniają w formę żartu, że na przykład mówią jakieś totalnie traumatyczne rzeczy, śmiejąc się z tego. Tak, że wiesz, jakby to była beka, że no. na przykład, nie wiem, a, dobra, nie no, nie mogę teraz przytoczyć tego, bo nie chcę tego mówić na kamerze, ale wiesz o co chodzi, że mm, to jest totalnie, ja to czaję. zwłaszcza, że ty dajesz vibe osobę, która by tak robiła, no. ale to jest totalnie, jakby ja to rozumiem, bo ile osób ma coś takiego, że tak w głębi, wiesz, chcesz się czymś podzielić, ale nie chcesz, jakby boisz się, żeby być poważny przy tym, żeby tak serio w to wejść, no więc kurde. masz takie poczucie, że mega chcesz się tym podzielić, ale zamienisz to w bekę, żeby jakby podzielić się ale żeby... Tak, żeby była ta granica. żeby bo to też... Zobacz, jakie rzeczy się za tym idą, bo to w ogóle jest charakterystyczne dla błaznów. Typ człowieka no. błazen, o którym ty też kiedyś mówiłaś, że tam tak. masz to, ja też to mam, no. miałem i to jest takie... Bo jeżeli powiem o czymś na poważnie, nie wiem, po pierwsze, może się zepsuć trochę atmosfera, nagle wszyscy się na mnie skupią, albo ktoś mi zarzuci, że może ja właśnie jestem, robię z siebie ofiarę, Oba, że może jest. oczekuję tego współczucia. Ale to ja to totalnie. Stromanę troszkę. Ale wiesz co? E, Bo to utrudnia. To jest, to jest utrudniające, ale mam wrażenie, że to też pomaga w jakimś sensie, w sensie, że lepiej już powiedzieć coś w formie żartu, niż totalnie trzymać w sobie wszystko. No to też. No. Więc myślę, że to jakby nie, nie jest najgorsze z możliwych opcji, ale no rozumiem. To się bardziej rozlicza z twoich grzechów, ty czy ja. otoczenia? Ja. Totalnie. Właśnie. <noise> nie no ja, ale wiesz, bo ja jestem bardzo wymagająca od siebie, bardzo dużo wymagam. Od innych w ogóle praktycznie. Ja jakby w ogóle nie ty liczę na ludzi. Czy na czułość? Tak. Przed sobą? <noise> czułość dla si do siebie. Taka... Nie. Tak. <głos> <głos> w sensie nie wiem, co, to jest. No tak, ciężko. No, w sensie nie, myślę, że to nie jest tak, że w ogóle nie, ale myślę, że mam trudność z tym. Ale tak, ja się rozliczam najbardziej ze wszystkiego. No, jestem trochę taką, że dążę do jakiejś perfekcji, której nie ma. Plus też to jest w ogóle ciekawe, bo mam wrażenie, że ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy, jak bardzo oni jakby robią, ile robią rzeczy, które, no w sensie mi na przykład to nie przeszkadza, ale jakby ludzie inni by mnie z tego rozliczali. Na przykład wiesz, że jakby według mnie każdy jest hipokrytą, jakby każdy. I nie mówię o jakichś takich twoich strong opinions, no bo dobra, ja powiedzmy mam strong opinion, że nie wiem, nie wiem, nie jestem rasistką, no nie? I to nie jest tak, że jutro się obudzę i będę rasistką, no nie? To nie mówię o czymś takim, okay. ale ogólnie, stary, gdybyś, jak teraz robimy ten podcast, no. to mówię o pewnych rzeczach w taki sposób. Gwarantuję ci, że gdybym jutro się obudziła, to bym o pewnych rzeczach trochę inaczej pewnie mówiła i pojutrze to samo, bo jakby, jaki módbym miała, to tak trochę by na mnie jakoś działały te odpowiedzi, Plus, albo, wiesz... przepracowujesz cały czas, nie? I chodzi o to, nie? że ja mam wrażenie, że na każdy jest trochę, wiesz, hipokrytów, że ja na przykład jak patrzę na niektóre wywiady moje, jak mi się gdzieś tam, oczywiście staram się tego nie robić, ale jak no. mi się gdzieś się wyświetlą, ja na przykład czasami mam coś takiego, że totalnie się zgadzam z tym, co gadam, a czasami mam takie, i za jakby to, twoja odpowiedź w tym momencie to, to byłaby totalnie inna, na przykład to jest wywiad sprzed dwóch miesięcy, no nie? No bo ty, ale ty też mam wrażenie, to, to ktoś jest obserwatorem, to ogarnia, że ty się też bardzo dynamicznie zmieniasz. W sensie, nie, to widać, moim zdaniem, mówi to kolej, która ma 10% wzroku, to widać w Twoich oczach, że coś się zmienia. Ale powiedz mi, czy ty wybaczyłaś sobie? Bo też o, jest Boże, ważny motyw Jakoś na terapii się Słuchaj, ja tyle czasu na terapii próbowałam wybaczyć jakby starej Izie, bo ja uważam, że są trzy Izy: to Jest Iza Mała, The best którą of kocham. I no? No, ale słuchaj, ja ją kocham, ona jest moją żomalką, i jest ta Iza ta pomiędzy, ta, ta, ta różowa, i my ją, jakby my z niej mamy bekę z tą małą Izą, bo ma za to ziemalka i ja. Mamy z niej bekę i my trzymamy sztamę, a ona to w ogóle nie wiem skąd się wzięła. I to jest straszne, bo ja mam wrażenie, że na terapii tyle lat po prostu byłam, żeby móc trochę pójść dalej i jakby zostawić w przeszłości tą osobą, którą byłam, bo totalnie się z nią nie identyfikuję na żadnej płaszczyźnie w ogóle. I, i tak wiesz, i wszyscy mówili, kochaj ją, w się, sensie, pogódź się z nią, wybacz jej". szczerze totalnie tego nie zrobiłam, zrobiłam totalnie na odwrót i czuję się z tym zajebiście dobrze i że ja po prostu jeszcze bardziej mam z niej bekę i mi to bardzo siedzi. Dobra, ja, ale wiesz. nawet nie musisz mi tłumaczyć, jeżeli tak... A, czy ty zrozumiałaś, kim ona była, ta Iza, Total, kto, kto ja, którą gardzisz? Wiesz co? Totalnie nie. Ja nie wiem w ogóle to... Ale to nie jest tak, że, wiesz, że ja ją gardzę, ja jej współczuję, a, wiesz? A. Ja jej współczuję, bo to... Ja byłam... W, kurwa, ja, Jezus, to jest dla mnie takie dziwne, bo ja, ja w ogóle jakby nie czuję... Ja się czuję, jakbym serio zmieniła skina, no nie, że w ogóle nie ja nawet. Wiesz, jak masz na przykład wspomnienia, no nie, to ja na przykład pamiętam sytuacje, ale w ogóle jakby nie pamiętam z tamtych czasów, co jakby um, miałam na przykład w głowie w tamtych sytuacjach, bo totalnie jestem totalnie inna na każdej płaszczyźnie i ja nie, nie umiem sobie przypomnieć, jak ja myślałam, i jak, jak. To jest tak dziwne, serio, się czuję, jakbym przeżyła dwa życia, no ale mniejsza, ogólnie ta, tamta Iza, ja, ja jej współczuję, bo ja mam wrażenie, że wtedy ona była. Mm, totalnie jakby zagubiona i totalnie bardzo chciała się wpasować w, w społeczeństwo, w, w rówieśników i mam wrażenie, że tak bardzo chciała być zaakceptowana przez wszystkich. Że w ogóle już zapomniała tak naprawdę, kim ona sama jest. Ja mam wrażenie, że byłam jakimś wytworem społeczeństwa. Hmm. Zwłaszcza, że z każdej strony miałam na, narzucaną, wiesz, to. Yy, A wtedy to udawało ci się spełnić yy, te oczekiwania społeczne? Nie, co ty? nie <laughs> tak było chujowo. Tak, ale wiesz, no bo tutaj rodzice, tutaj znajomi, bo ja z, wiesz, ja byłam 11 lat w kanadyjskiej szkole, mm -hmm. gdzie my totalnie byliśmy trzymani, tak wiesz, pod kloszem. Wiesz, jak tacy rodzice, co nie pozwolą, wiesz, ci spróbować łeka alkoholu do 18. Okay. To, to była szkoła kanadyjska, że oni wiesz nas traktowali jakbyśmy, yy, wiesz, ja rozumiem, w podstawówce było tam super, ale w gimnazjum, jak ja tam byłam, wiesz, ja byłam nastolatką dojrzewającą, a oni się zachowywali wobec nas jakbyśmy my, wiesz, nie wiedzieli, co to jest słowo fakt, no nie? Że, że oni totalnie yy, po prostu się zachowywali. nas Tak, żebyśmy byli takimi jeszcze malutkimi dziećmi, co strasznie źle na mnie wpływało, bo ja byłam zawsze strasznie zbuntowana, więc ja chciałam odwalać, a nie, nie miałam nawet z kim. Yy. I potem była drastyczna zmiana, ponieważ z takiej szkoły, która mnie trzymała w takim, wiesz, Jajeczko po prostu, inkubatorze, przeszłam do totalnie patologicznej polskiej szkoły, gdzie jakby każdy melanżował, wiesz, i nagle wiesz, ludzie klnęli na lekcjach, gdzie ja w ogóle w życiu w ogóle nie słyszałam, żeby były takie rzeczy na lekcjach. W ogóle totalnie nie byłam tego mm. odcięta. I przeszłam do takiej szkoły, i wiesz, weź teraz z jakiejś szkoły, gdzie właśnie cię trzymają w takim inkubatorze, przenoś się do, do nowej, gdzie, gdzie musisz się wpasować, bo chcesz mieć znajomych, Szok totalny, więc jeszcze jakby. Więc wiesz, więc. Tutaj rodzice, mhm. internet, bo ja już wtedy też byłam w internecie, e, moje w ogóle strasznie toxic związki i do tego jeszcze ta, ta szkoła, która była dla mnie totalnym szokiem, e, a ja bardzo chciałam być, wiesz, lubiana, chciałam, żeby mieć znajomych i w ogóle, więc ja totalnie e, poszłam w to, wiesz, ja mówię, ta, no ja mm, mega dużo melanżuję, tak, e, a ja nawet, wiesz, nigdy wtedy wódki nie piłam. I wiesz, i weź te, teraz, i ja, wiesz, oni mnie biorą, bo oni mieli za mnie bekę, no nie? Bo ja byłam jakimś różowym cukierkiem, mm. który nie wiadomo skąd się urwał. Oni, dobra, bierzemy tą Izę, he, he, dajcie, da, damy jej majeranek i powiemy jej, że to gibon. He, he, będzie śmiesznie. I jakby ja byłam tą osobą, no nie? Czyli ja, jarałaś maja, majeranek? Tak. Zajebisty był. nie jarać majeranek? oficjalnie? No, chyba bo tak. ja, wiem, że będzie różne rzeczy, bo ja nie, nie, Słuchaj, nie wiem. Nie. nie wiem, ale po prostu to było, jakby czajesz czajesz ten... No. Um, i, i ja mam wrażenie, że to wszystko tak wpłynęło na mnie, że ja po prostu stałam, stałam się tworem, że już nawet sama. Nie miałeś kontaktu ze, ze sobą. Tak, że, że po prostu wszystko się tak nałożyło, jeszcze byłam tak podatna na to mm. wszystko, że ja się stałam jakimś, jakąś tam osobą, która nie wiem, co miała w głowie, jak funkcjonowała, i nagle po prostu się z tego wyrwałam. Strasznie, to jest ciężkie, tak sobie myślę. W sensie to. Um, też, tak teraz mi się to łączy z tym, co powiedziałaś, że oglądasz swoje stare wywiady. I masz takie, że inaczej byś to powiedziała, że w ogóle masz wrażenie, że gdzieś tam tej autentyczności brakuje. Ja myślę sobie, że właśnie to jest motyw tego, że im jesteś teraz starszy, to może masz więcej połączenia w ogóle ze sobą, wiesz? No to na pewno. To no bo, bo pewno. w momencie, kiedy stawiasz na siebie i odcinasz się od, od, od tego, tej głównej potrzeby akceptacji przez innych. Ale nie, ogólnie to, z tym to, na to nawet wiesz miesiąc temu, pewnie bym tak miała no mówić. Okay. Bo to jest też tak, że. Ja mam wrażenie w ogóle, to jest śmieszne, że ludzie. Ym, nie, że ludzie jako odbiorcy nawet, tylko ogólnie wszyscy ludzie mają coś takiego, że jak jesteś osobą publiczną, mm -hmm. to masz jakiś wachlarz um, twoich cech. Mm -hmm. Czyli masz takie opinie, nie inne. Lubisz to, nie nie inne rzeczy. Nie lubisz tego. Mówisz w ten sposób. Wiesz, Muszą być kategorie. Tak. I, I że ty Super. jesteś tak, takim, wiesz, y, Disney Channel pisze, pisze, wiesz, postać nową, tak. że to jest Iza Zabielska. Lubi to, to. Jej ulubiony kolor. Że ja mam wrażenie, że to jest coś takiego, że Właśnie osoby publiczne trochę, trochę są tu taką postacią. No bo tak samo myślę, że w ogóle jak człowiek zaczyna coś tworzyć, też myślę o swoich jakichś tam doświadczeniach, wrzuca coś do internetu, gdziekolwiek, no, no to widzisz jakiś obraz. Ty też się wpatrzesz w jakąś personę, coś kreujesz no. i też od razu możesz mieć jakieś skojarzenia, o to w sumie się wpisuje w taką stylistykę, to może zahacza o to, może zahacza o to. I to też jest tak, że jednego dnia właśnie wchodzisz w ten proces twórczy, mając jeden pomysł na siebie, no. drugiego dnia drugi, a Twój mózg mi się z tym poradzi, że w sumie, co się dzieje, jeszcze tego nie widziałam. I to jest no. paradoks, bo myślę sobie, że na przykład twoi odbiorcy mogą sobie pomyśleć, wow, się! W ogóle ona się w nic nie wpisuje, jest taka dziwna, jest taka super, w ogóle mogę się w niej przejrzeć, ale fajnie, nie jest taka jak te inne. A w tym samym czasie to masz takie, <noise> no trochę. Nic no. Co? Ale wiesz, bo, bo ja mam wrażenie, że w ogóle... E, tak teraz sobie w sumie o tym pomyślałam. Może będę żałować, że to powiedziałam za pięć minut, ale w sumie... Bo wiesz, jak ludzie mają coś takiego, że szukają siebie i że w końcu wiedzą, kim są, nie? A ja mam wrażenie, że w sumie... No bo według mnie nie ma czegoś takiego jak pseudo-dorastanie, że jakby budzisz się jednego dnia i już e, myślisz tylko o rachunkach i polityce. Mam wrażenie, że nie ma czegoś takiego. Nie, to on on o tobie. E, tak, <laughs> że, że, że w sensie, że jest coś takiego, że... Mm, bo, bo, bo ja mam wrażenie, że jak zwłaszcza się jest nastolatko, to myślisz tak, okej, okay, rodzisz się, by dorastać, dorastać i potem jesteś. Mm. I już jesteś i zostajesz, jakby jesteś zamrożony, a to w sumie totalnie tak nie działa. I ja mam wrażenie, że tak, jak miałabym być szczera, no bo my potocznie mówimy, że ja na przykład wiem, y, kim jestem, wiesz, jestem sobą, i to, ale mam wrażenie, że to jest trochę takie potoczne. Na zasadzie, że ja po prostu czuję się komfortowo z byciem mm. i mogę sobie być. Ale tak naprawdę, że ja do końca wiem, kim dokładnie jestem, bo ja mam wrażenie, że. Nie jest tak, że ja już kimś jestem, mam wrażenie, że ja całe życie po prostu jestem, tu i teraz i sobie egzystuję. Mm. Ale nie ma czegoś takiego, że w pewnym momencie się uformuję i już mm. taka zostanę. Tylko całe życie będę sobie tak. No i to jest swego być. rodzaju, wydaje mi się, błogosławieństwo. Bo właśnie bardziej zgubne i bardziej można wylądować z ręką w nocniku, jeżeli sobie stworzysz wizję, że teraz jestem taki, taka i tak sobie funkcjonujesz x lat. Ani jeżeli masz tą świadomość, że w sumie cały czas gdzieś tam się będę formować, cały czas się no, będę zmieniać. I jeśli masz tylko tę umiejętność, tę przestrzeń właśnie tak, żeby sobie na to pozwolić. Spoko i za dzisiaj dzisiaj lubisz kawę, jutro lubisz coś kawopodobnego. Pojutrze witaj Macho! I że to też może być spoko. I y, ja na przykład słuchając tego myślę no. sobie, że życzyłbym sobie na przykład, żeby też się móc uwolnić od takiej wizji, że ja. Bo ja też y, na przykład przez wiele lat myślałem sobie, dobra, jabłoński, musisz y, skończyć jakieś studia, wyspecjalizować się w czymś, gdzie całe życie po prostu, wiesz, no. wszystko mi interesowało, gdzieś tam, próbowałem się odnaleźć i, i chciałem się jakoś zdefiniować. I dopiero powoli zaczynam mieć taką myśl starę. Po co? Nie. No. Dosłownie, jedyne, jedyna osoba, która ci narzuca, żeby, że musisz się zdefiniować, to w sumie ty. No i no. ewentualnie rodzice, ale jakby możesz im powiedzieć nie i pójść sobie. Mm. <noise> Więc jakby wiesz, dosłownie, możesz kombinować całe życie. No i co z tego? Ja mam wrażenie, że Disney Channel i Nickelodeon to były dosłownie miejsca, które powinniśmy stamtąd wynieść więcej, niż wynieśliśmy. Ja ci chcę przypomnieć, że w iCarly Spencer to był. Starszy brat Carly, który jakby miał być dorosły i jego tata się na niego wkurzał, że nie poszedł na studia, prawnicze, a on siedział całe dnie w chacie i robił swoje powalone rzeźby, na przykład robota z butelek. być czemu my się nie uczymy od takich ludzi? Ja, się, bardzo, wiesz. ja się za bardzo wtedy na Miley Stewart i przez to potem byłem taką wredną suką. Bo ona była mocno egoistyczna. Ma, no troszkę była. Ona była toksyczna. Ale wyobraź sobie, że jesteś najbardziej sławną nastolatką na całym świecie. To w sumie i tak jej nie odwaliło. Nie, to prawda, było całkiem nieźle. To no było okej. Okay. Było całkiem nieźle. A co najbardziej lubiłaś oglądać w tamtych czasach? No Hannah Montana. No. Jeśli chodzi o, o Disney Channel, to Hannah Montana i Charles Dzieje Slytherin. To moje takie dwa ulubione. I jeszcze lubiłam Nie ma to jak hotel, bo Nie ma to jak statek już nie lubiłam. Nie e dziwię się, rozumiem. I w ogóle te wszystkie nowe, te Jesse, Powodzenia Charlie, w sensie nowe, no nowsze niż te najstarsze, nie lubiłam ich wszystkich. E no. A z Nickelodeon to lubiłam tylko I Carly i Victoria znaczy zwycięstwo. Na przykład Sam i Kat totalnie mnie nie bawi. Totalnie. Przepraszam, operator zobaczyłem, że reaguje i, i, i mówi, że tak. Re, tak. Sam i Kat, Boże, tam w ogóle takie żarty padały straszne, a ty ale, to były całe dirty jokes. Sorry, tak ci przerwałem, ale wiesz, że teraz mi się to połączyły kropki. Jak ja ciebie zacząłem obserwować, to ja w tobie widziałem sam. A patent, no. Wizualnie? Ale czujesz to? Wiesz co, dużo osób mi mówi, że jestem jakoś tam do niepodobna, podobna, ale no więcej osób mi e, mówi, że jestem do Miley Cyrus kiedyś. Nie, bo, bo to było tak, jak miałam blond mm. włosy z grzywką, to że Hannah Montana. Potem ścięłam okay. na muleta i było, że Miley Cyrus. Mm. I teraz w końcu jak mam czarne, to jest najczęściej słyszę Miley Cyrus połączona z Billie Eilish, albo czasami słyszę Jessie J w ogóle. E, Okej. Okay. I, I właśnie e, Janet McCartney, czyli właśnie sam też czasami słyszę, ale już bardzo rzadko. Myślę, że przez kolor włosów. I kogo jeszcze? Chyba tyle. No, jest a nie sporo. jeszcze mi y, to, tego akurat totalnie rozumiem do tej Wiktorii z Moneskin, ale mam wrażenie, że to jest głównie przez stylówę, a nie przez urodę. Tak, stylowa by mi pasowała. Ja mam wrażenie, że Uroda że jestem nie jest. jest bardziej maszynno. podobna do tego typu. urody do Damiano prędzej. Nie, ja mam wrażenie, że ten, do tego ten, Tomasa. Ten... Tak, tego gitarzysty, tak, Że tak. ja dosłownie trochę wygląda jak Tomas. Tak, tutaj no, czuję no, to, czuję no. to. Słuchaj, mam takie coś przygotowane jeszcze dla Ciebie. Jakieś eee, łamigłówka, rebus? No coś w stylu szybkie, szybkie pytania, o, szybkie o, odpowiedzi. Takie eee, ale nie Ale poczekaj. My się, bawimy się... w jakiś e, pudelek. Co? Eee, pudelek? Eee, to będzie szybka spowiedź, stringi, tak to maiecki. nazwałem. A, o Jezus, przepraszam. Szybka spowiedź. No. Ale nie będę Cię pytał o życzenie moralne chyba. Mm. Jesteś gotowa? tak. Jestem <słuch> gotowa od urodzenia. No dawaj. Czego się wstydzisz? O kurde, zagrałeś mnie. Być pijana. Mocno. W miejscach publicznych. A czego się wstydziłaś, a już się nie wstydzisz? E, czego się wstydziłam, już się nie wstydzę. Mam wrażenie, że kiedyś się wstydziłam takich rzeczy, typu źle być na zdjęciu. Teraz mam to gdzieś. jak już mam tyle zdjęć, to ty też miałem to gdzieś. No <noise> Chyba jest kwestia wprawy. Czy nawracałaś kiedyś jakieś heterolaski? Nie. Nie! W się sensie miałam taką raz sytuację z taką pewną dziewczyną, która miała męża, mhm. ale ona była z nim w takiej dziwnej relacji, że oni byli razem, mhm. ale oni razem chodzili na takie imprezy. Swingers party. Troszkę tak. I to było tak, że ona powiedziała mi, ja jej nie, nie namawiałam ani nic, tylko to było mhm. tak, że my złapaliśmy taki vibe i ona mi powiedziała, że jestem pierwszą dziewczyną, na, ona, na którą ona patrzy tak w sposób seksualny i w ogóle. Więc można tak powiedzieć, ale ogólnie to nie, nie nawracałam żadnych heterolazek, okay. bo ja mam wrażenie, że też um, po pierwsze, um, no nie, nie wiem, czy to nawracanie by rzeczywiście sprawiło. Bo chodzi o to, że jeśli laska by była hetero, no nie. No. Ja w ogóle nie jestem trochę tym typem, bo wiesz, jak dużo właśnie ludzi LGBT ma takie kurde, znowu się zabujałem w hetero. Ja w ogóle taka trochę nie jestem, mam mm -hmm. wrażenie, bo jak ja słyszę, że laska jest hetero, no to mam takie, że od razu wiem, że ona na mnie tak nie patrzy, więc. No, jakby mnie to nie jara, że ktoś nie patrzy na mnie, tak? I za masz całkiem zdrowe podejście do no. tego. No, więc ja totalnie nie. Zwłaszcza, że też, um, że tak powiem, jeśli mówimy o takim potocznie nawracaniu, że jakby dla beki, że o, podrywam sobie heterolaskę, to. To, 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 to totalnie nie mam nic do tego, ale jeśli chodzi na przykład o takie przekonywanie kogoś, no to, 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 to trochę traktuję jak na przykład dużo facetów. Mnie próbowało przekonać, jak byłam na przykład w związku a, z laską, że. Właśnie. Nie, słuchaj, jakbyś ze mną spróbowała, to by rzuciła tą swoją, a jakby. Już nie spotkałaś odpowiedniego Wacka. Tak, w sensie wiesz. No tak. Więc więc nie, nie, totalnie nie miałam takich akcji i mam nadzieję, że nie będę miała. Ja, ja lubię mimo wszystko. Bardzo się. Ja mnie bardzo jara w ludziach jak oni się bardzo jarają mną. Jak ja widzę, że po prostu mm. ja sobie nie wiem, tańczę erotycznie u siebie na chacie, a moja dziewczyna patrzy się na mnie i, i wiem, że bardzo bardzo jej się podoba, mm. to to mnie jara, więc ja bym nie, nie potrafiła trochę, wiesz. Mm -hmm. <laughs> mm. Lubię, o, lubię, to tak, tak to ładnie ujmę, że lubię poczucie bycia pożądaną. No. Fajne. Czy to jest bardzo, bardzo takie zdrowe podejście, czy właśnie niezdrowe? Ty byłeś na psychologii. Mi się <laughs> Stara, powiem ci tak. Ja na przykład wyrywam heteryków. I dużo gejów wyrywa heteryków. I to jest moim zdaniem poczucie jakiegoś smoldyk energy. W sensie ja mam wrażenie, że ludzie, którzy... No. Usilnie próbują podrywać i zerwać w ogóle do ludzi zajętych albo w jakiś sposób niedostępnych. No, no. To, to jest chyba z jakiegoś takiego, mam wrażenie deficytu. No hmm. bo to, jest, to trochę jest nielogiczne, nie? W sensie to jest mocna, mocna hipoteza. Ale, ale... Zależy, zależy, jak ktoś to podrywa, bo też niektórzy podrywają na zasadzie są flirciarzami, to jest bekam, nie? Tak, no to to, to jest, ale już się na, jest. Ale ja mam nadzieję do na zaangażowania, wiesz, myślę, że ja nie myślę o takim zaangażowaniu. Bo taki flircek, na przykład tutaj Olgier, ja bardzo go lubię go hmm. adorować, to jest uważam super. I... Wiem, ja z moją menedżerką mówię zawsze to samo. I chłopak do mnie dzwonią, mówię, przepraszam, właśnie uprawiałyśmy seks. Mm. <laughs> Ale jest hotelu jak coś. Mm -hmm. To jest fajne, właśnie, bo też moim zdaniem to jest bardzo przyjemne, jeżeli to jest na no, no, artystki. No I Ale... ludzie w to wchodzą, bo to też masz poczucie, że jest jakaś nie wiem, forma takiego luzu. No tak, z facetami też moim zdaniem jeszcze większy deal, no bo jednak wśród facetów mam wrażenie, że Homofobia? Mm, niż, tak. No w sensie, chociaż kobiety. ja mam właśnie z, z, z znajomych hetero, co też sobie tak żartują między sobą, to jest w ogóle śmieszne, ale mm -hmm. ja też ja mam wrażenie, że w ogóle wśród znajomych jest trochę taka forma żartu. Ja na przykład z moim ziomalem mamy coś takiego, że gdybyś ty przeczytał nasze, naszą konwersację, to ty byś myślał, że my jesteśmy od 10 lat w związku. Bo to jest w ogóle, on ym, on jest w ogóle aseksualny z od tego. On z ym, fajnie się flirtuje. No i, i dosłownie nasze wiadomości brzmią tak, że ona on mi mnie pisze cześć kochanie, y, widzimy się jutro. A ja mówię y, tak, a on, dobra, okej, okay, ale idziemy coś tam, nie wiem, na melarz, A ja mówię, tak, ale nie, na przykład, że nie piję jutro. A on mówi, a, no tak, no bo nasze dziecko zapomniałem. Jakieś takie Taka dosłownie, poukładana jakby poukładana rodzina, no nie? I ja mówię, jak ktoś by to przeczytał, tak wiesz bez kontekstu? Mm. To było straszne. Ja zapisałem z hasłem i nie wiem, jakie to pytanie miało brzmieć. Jaką zbrodnię kulinarną, gastronomiczną popełniłaś najbardziej? Coś w stylu połączenie klasycznej pizzy włoskiej z keczupem? Wiesz, o co chodzi? Z keczupem łączę w ogóle prawie wszystko. Ja nicę z keczupem, pizzę z keczupem. Lubię bardzo surowe ogórki, surowe ym, y, pomidory z keczupem. Zajęliśmy się. No, e, serio ketchup jest ogólnie tak do wszystkiego trochę. Do jajka na twardo nie, ale na przykład sadzonego bardzo chętnie. Post z samym keczupem też jest spoko, chociaż wolę z sosem tysiąca wysp. Yy, sałatka z ketchupem yy, Kiedyś sobie robiłam wrapy i wdawam tam po prostu różne warzywa No i do tego ketchup Albo sos tysiąca wysp, ale no tak A jest jakieś takie bardzo, bardzo, bardzo dziwne połączenie Które wiesz, że lubisz, a inni tak Wiesz co, nie, połączenia raczej nie Raczej to, że ja bardzo dużo jem grochu Z puszki Łyżką w sensie, ja że... też, ale dlatego, że ci się już nie chcę nic ugotować, nie, Czy po prostu Nie, bo uwielbiam, że a. wiesz, że na przykład były takie sytuacje, że na, na śniadanie jadłam groch z puszki, na obiad i na kolację, i sam groch, no nie, I bo, bo to jest dobre, i tam jest ta woda, no nie, z grochu. I pijesz to? Nie, nie, ja, ja biorę tak na łyżkę, żeby był balance, żeby było trochę grochu, a trochę tej wody, żeby to naraz... No, ale to jest mega dobre. Ale nie, nie mam połączeń dziwne. A co najbardziej jesz, pijesz, jak piszesz? utwór na przykład? Masz coś takiego? Dobra, jak rozumiem, że nie, utwór, możesz, a... nie Jak piszę utwór, to totalnie nie wiem. totalnie. Jakby potrafię nie jeść bardzo długo. Że to, że... A jeśli okay. chodzi o picie, to tak. Albo jakieś lightowe piwko, <grym> albo energol, dużo energoli, albo ewentualnie co, coś gazowanego, słodkiego typu kola, ale że musi być z puszki, no nie? Że takie, takie niezdrowe, wiesz, po prostu, że nie, nie napijesz się herbaty. Chociaż nie, przepraszam, jak piszę poza domem, to wtedy mhm. czas, do herbaty piszę często, ale to tylko dlatego, że herbata w wajbowym barze w kącie mi daje po prostu taki comfort zone, ale na chacie jakby nie mogłabym na przykład pić soku pomarańczowego, musi być energol, właśnie albo jakaś cola, kiwko, coś niezdrowego w ogóle, i żeby było gazowane, no nie? Gazowane, ale nie i jem Dużo jem i jem. słodkie. Tak, słodkie gazowane. No. No mam ostatnie pytanie, które mamy, nie wiem też, jakie zadać, jakie ja sobie wtedy je zapisałem, o rzucaniu kamieniami. A czy... Czy chcesz we mnie rzucić kamieniem Iza? Takie było pytanie. <grym> <grym> Chyba jakieś moje mejdy sobie się odpalają. Już mi faka pokazałaś wcześniej. Dobra. E, nie, bo ja, ja, chciałem się zapytać, czy ty zorientowałaś się kiedyś, że rzuciłaś kogoś kamieniem? Metaforycznie. Okay. A tak naprawdę to już wina była. E, tak, no na pewno. Też ja mam wrażenie w ogóle, że ludzie mają coś takiego, że mm, że oni trochę starają się mówić, że ja nie oceniam, a jakby no w sumie każdy w naturze mamy coś takiego, że oceniamy, tylko zależy mam wrażenie, jak to ma podejście do tego, bo ja mam coś takiego, że jestem człowiekiem i oczywiście, że oceniam innych ludzi, tylko że ja mam ich trochę w dupie, tak, ale to w, w dobrym sensie, bo ja mam coś takiego, że ja jak sobie coś ocenię, coś, kogoś, cokolwiek, no to jakby mnie to totalnie nie obchodzi, bo ja po prostu niech każdy sobie żyje, ja no mam to gdzieś, bo gdybym miała żyć życiem innych ludzi, to bym się po prostu wykończyła psychicznie, no nie? Ale ja nie lubię po prostu, wiesz, takiego oceniania, że, że ci ludzie Sprawiają ciebie jeszcze w ogóle w taki dyskomfort, że, bo, bo, bo nie jesteś po ich myśli, no nie? Jeszcze potem gadają o tym, jeszcze potem to do ciebie przyjdzie, tobie zwalą dzień, nie lubię czegoś takiego i żyją tymi, tymi ludźmi i wiesz, i potrafią przecież, ja nawet miałam takie sytuacje, że ludzie, wiesz, potrafili na mnie na przykład na ulicy pokazywać palcami, na przykład krzyczeć Pokemon, mówię w tej erze zabielskiej, nie w starej i na przykład mnie to totalnie nie rusza, no wiadomo, wiesz, ktoś powie na mnie Pokemon, ale mam takie, że czemu nie zostawili tego w głowie, no bo w głowie każdy mhm. coś oceni, wiesz? To nie, nie ma osób, które tego nie robią, no chyba że są, tylko ja jestem dziwna, ale to pokażcie mi je w takim razie. Tylko, że, no wiesz, tak samo jak na przykład ludzie mówią, że nie jestem fałszywy. Ja, ja uważam, że takie, taka definicja osoby fałszywej, tak serio, no to są już takie no hardcore na zasadzie, że się z tobą zadaję na przykład, a tak naprawdę ci nie lubię. No to to jest według mnie bycie fałszywym, ale ogólnie na przykład według mnie nie ma osób, które nie obgadują, tylko po prostu to jest na takiej zasadzie, że ja na przykład mam najlepszą przyjaciółkę, no to tylko z nią obgaduję, jak już obgaduję. I nie obgaduję ludzi, których jakby serio lubię, no ale czasami muszę kogoś obgadać, bo ja nie, 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 nie mogłabym funkcjonować bez mm. obgadania czasami kogoś. Tylko to jest taka różnica, że to nie jest nawet z takiego, takiej nienawiści do kogoś, tylko z takiej z ludzkiej obgadania. natury, że mm. ja po prostu muszę kogoś obgadać, obgadane i ja zapominam o tym, że obgadałam, bo, bo, bo jakby, no mówię, potocznie mówiąc, mam jakby trochę ludzie, ludzi innych, życie ich w dupie, w takim dobrym sensie, że jakby nie żyje tym, po prostu wiesz. I na przykład, i dla mnie to jest takie ciekawe, bo czy, czy znasz osobę, która jakby nie obgadała ludzi albo nie oceniła w głowie ludzi, bo ja nie znam. Patrząc na to, że otaczamy się ludźmi, którzy są podobni do nas, to ja nie znam. Bo no ze wszystkim już obgadałam. No, ale wiesz o co chodzi. I ale dla tak. mnie to jest właśnie w ogóle takie ciekawe, że, że mm, z jednej strony mówię w tej piosence, wiesz, że, że nie oceniaj mnie, no nie? Na przykład, albo, albo oceniaj, ale. Pierdalaj, że tak powiem, ale mam coś takiego, że my jesteśmy skonstruowani tak, że zawsze i tak gdzieś w głowie będą te nasze dopowiedzenia i opinie. Wiesz, gdybyś, powiedzmy, ja na przykład gdybym miała sobie wybrać supermoc i by była do wyboru czytanie w myślach, nigdy w życiu bym nie wybrała tego, bo mam wrażenie, że ja bym po prostu popadła w takie kompleksy po godzinie. No bo nawet ludzie, którzy mnie lubią, bo no przecież my mamy cały czas myśli, mhm. cały czas myślimy. I wiesz, jak ja bym miała słyszeć te wszystkie myśli i jakby przechodniów, te dobre i te złe, a te złe zawsze się słyszy jakoś głośniej, mm -hmm. no to wiesz, to było straszne I ja tak sobie wiesz, Boże, w ogóle o czym ja już rozmawiam, no ale chodzi o to, no, no, prostu, dobrze, dobrze, że ja tak sobie dobrze. wiesz, myślę, że to jest coś takiego, że nie ma ludzi, którzy nie oceniają w ogóle i mówiąc na przykład nie oceniaj mnie, mam wrażenie, że to nie jest kwestia tego, że teraz musimy udawać przed sobą, że... Ty nigdy nikogo nie oceniłeś, że ty nigdy nikogo nie obgadałeś. Oczywiście, że to robiłeś, oczywiście, że będziesz, no bo jesteśmy tylko ludźmi. To się ale chodzi o to, że mam wrażenie, że są ludzie, którzy mają po prostu do tego lepsze mm, nastawienie. Mhm. Czyli dosłownie, że oni to robią z natury trochę, ale oni tym skrajnie nie żyją. Mam wrażenie, że ty mówisz trochę o intencjach. Że trochę, jeżeli masz, tak, mam taką no. intencję na zasadzie, że ja będę wiesz, mogę ocenić no. i jako świadomy człowiek, mogę zadecydować, że teraz, nie wiem, coś ci pierdolne za przeproszeniem, co okay. będzie mało miłe, tak? Bo sobie tak pomyślałem. I z tego to pewnie płynie z jakiejś intencji, z, z czegoś. A mogę tego nie robić? Mogę to zachować dla siebie. Mm. To już jest jakiś poziom Ale innego podejścia do ja tematu. Ja mam wrażenie, że w ogóle, że na przykład, wyobraź sobie teraz taką sytuację. Idzie ty typiara na ulicy, no nie? Totalnie powalenie ubrana, tak totalnie. Że, no. no, taki mega dziwak, no nie? No. no to są według mnie dwa typy ludzi. To jest człowiek, który powie, Boże, widzisz w czym ona idzie ubrana? ale jak można tak wyjść z chaty? Oh my god, ej, mhm. zrobiłem jej fotę, nie wiem z ukrycia jeszcze. A jest drugi typ człowieka, który powie o Boże, widzisz to, jaki dziwak, <laughs> zajbiście dobra, idziemy na lody. Mhm. Dosłownie. I jakby nawet się zaziomuje z tym dziwakiem. Dobrze, słuchaj, to teraz już tak idąc ku końcowi, czy jest coś, co jeszcze chciałabyś powiedzieć? Czymś chcia chciałabyś podzielić w kontekście tej piosenki? Albo może ewentualnie zajawić coś, co czeka twoich <laughs> słuchaczy później? Wiesz co, w kontekście piosenki to myślę, że chciałabym. To jest taka, takie moje wyobrażenie, jak, jak ja bym jako odbiorca jej posłuchała, chciałabym, żeby, żeby ktoś, kto ją już słuchał, albo jej jeszcze nie słuchał, spróbował um, posłuchać jej na słuchawkach w takim totalnym wyciszeniu sam ze sobą, na przykład nie wiem, przed snem bo ja jak pisałam tę piosenkę, jak, że tak powiem, słuchałam jakichś takich pierwszych prewek, to najbardziej mogłam się w nią jakoś wkręcić, jak byłam totalnie właśnie sama, zamknięta ze sobą, z moimi myślami, bo mam wrażenie, że to jest taka piosenka, mm, że, że są rodzaje piosenek, po prostu niektóre się mi na przykład osobiście bardziej tak wkręcają, do mnie, bardziej przeze mnie przenikają, jak sobie idę po mieście, mhm. a tutaj mam wrażenie trochę na odwrót, więc to jest taka bardziej... Nie wiem, rada czy coś, że, że fajnie by było, gdyby, gdyby ktoś był właśnie tak jak ja je słuchałam na samych początkach. Totalnie sam, w ciszy, przed snem. Ale to nie sobie, jest piosenka na sam. Wiesz, co? Dla mnie nawet słaby była. Tak? Wiesz, no bo ona mnie jakoś tak. Nie wiem, wtedy mnie po prostu najbardziej dotykała. Ale nie musi być nawet przed snem. To jest takie po prostu na zasadzie trochę takiego eksperymentu, bo, bo mam wrażenie, że wtedy ona bardziej dotknie i też że ten tekst jakoś uderza mocno, jak jesteś sam, zwłaszcza, że tematyka też jest trochę taka no właśnie um, w okolicach wiary um, i wiara to jest niby takie poczucie z, wiesz, społeczności, aczkolwiek no w końcu, w końcu i tak każdy umiera sam, no nie? Więc to jest trochę hmm. dla mnie takie, tak się łączy to. Więc to, to w sumie bym chciała o, o peccatum, bo, bo tutaj też przegadaliśmy już dużo rzeczy. A jeśli chodzi o to, co, co się dalej będzie działo, no to tak jak ci mówiłam, pracuję nad płytą, no i będzie najnowszy singiel, podejrzewam, w maju. Mam nadzieję taką. W sensie, może nie w kwietniu, na pewno nie w maju. Mhm. Um, I będzie on... Um, o dziwo troszeczkę jest potencjał, myślę, tutaj na radio, ale to wyszło totalnie z przypadku, bo ja nie jestem dobra w pisanie radiówek, ale jest to piosenka, która mm, jest y, historią pewnego człowieka z mojego życia, to, to nie będę chyba zdradzać więcej i... No, i myślę, że myślę, że tekst jest taki właśnie do własnej interpretacji bardzo fajny i że mocno um, uderza. Mimo, że jest, za, że tak powiem, trochę zapakowana w ładny papierek. Dziękuję Ci bardzo no za to, że. Bardzo dziękuję, bardzo fajna rozmowa. Byłaś moją gościnią. podkaście bez wstydu: Izabela Zabielska. A ja was, moi drodzy, zachęcam do tego, żebyście znaleźli tutaj w opisie będą na pewno wszystkie linki i do Izy, i do mnie na social media. <suszy> Dla tych, którzy jeszcze, <laughs> dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują, nie obserwują, ale też jest e, Patronite i polecam Patronite'a, żeby tutaj wspierać, prawda, e, otwar z otwartymi tutaj, ot otwarta dłoń. Osoby, które wspierają na Patronite, też dostają wcześniej dostęp do odcinków, to już taka że bracza dłoń, trochę nieważne. Anyway, dziękuję bardzo, e, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję. <laughs> When we check I rzuć tym kamieniem Gdybym przez moment wiedziała, że czeka mnie kara Zrobiłabym wszystko to samo Wiedząc, że przegrana czeka na mnie A światło gaśnie Mówili nie wzywaj go tu na daremno A jak tu nie wzywać, jak wokół tak ciemno Jak wokół tak przytko. Przegrałam na pewno jeszcze niejedno, jedno Czeka mnie na tej planecie nazywanej planetą życia i śmierci Potrzebuję jeszcze spędzić Lata minione w tej czerni Smutne realia mojej egzystencji Gdzie tak powoli czas pędzi Doznałam zna nadal bez zmian Osądzi mnie są dostateczne.

No choć i rzuć tym kamieniem Ubijam się wolnością, nasze pragnienie Zabijam myśli prymitywnym upojeniem Zagłusza lęk, podziemny dźwięk To mój grzech, no choć i rzuć tym kamieniem To mój grzech, to mój grzech, to mój grzech To mój grzech, to mój grzech Chodź i rzuć tym kamieniem